Bardziej niż gorące informacje zza wielkiej atlantyckiej sadzawki, panie i panowie, bo przecież oczy i oddechy wszystkich wstrzymane, co też wydarzy się podczas najbliższych godzin, a może najbliższych dni. W ostatniej chwili. A jeżeli tak mówię, no to wszystko wiadomo. Sławomir Budzik, szef Radia Deon w Chicago. Dzień dobry wieczór, Sławku. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, witaj Tomku, dzień dobry tym wszystkim, którzy słuchają i śledzą nas, być może także ze Stanów Zjednoczonych, bo u nas dopiero południe minęła 12, rollercoaster, jak zresztą słusznie Tomku zapowiedziałeś, ten polityczny trwa na dobre i mam nawet wrażenie, że ktoś przyspieszył obrotów, zwiększył się naprawdę, jeśli idzie o prędkość, coraz więcej ludzi się tym wszystkim fascynuje, niektórzy wskakują do wagoników, dostając szału, inni obserwują z boku, ale jedno jest pewne, ten rollercoaster jeszcze się nie zatrzymał. No ja wszystkie pieniądze świata, gdybym miał, postawiłbym na to, że wygram prezydent Donald Trump. Natomiast uporządkujmy pewne historie. Frekwencja w tegorocznych wyborach prezydenckich bardziej niż wysoka, bo wyniosła prawie 67%, dokładnie 66,93%. Tak powiedział i tak wyliczył profesor Michael McDonald z University of Florida. I to najwyższy odsetek głosujących od wyborów w roku 1900. Natomiast Sławku, zanim powiemy o tych dobrych wieściach dla wszystkich konserwatystów, to musimy powiedzieć jedną rzecz, że tak naprawdę coś jest nie w porządku w tej machinie medialnej i wszyscy czepiają się mediów. Może nie nas, może nie Radia Deon, może nie Radia Wnet, ale tych wszystkich mediów, które pompowały niebotycznie zwycięstwo, i to przewagą kilka długości, mówiąc w slangu jeździeckim, zwycięstwo Joe Bidena. Tak się nie stało i wszyscy są zaskoczeni, że te wszystkie przewidywania, prognozy tuż po zamknięciu poszczególnych okręgów wyborczych w poszczególnych stanach, no, wskazywały coś zupełnie innego, a potem okazało się, że wygląda to zupełnie inaczej. O co chodzi? Pompowanie sztucznych kandydatów demokratów, czy po prostu wszyscy zawodzą i stał się to swojego rodzaju plebisty, czyli wszyscy przeciwko Trumpowi? Tak to mniej więcej w mediach rzeczywiście, Tomku, wyglądało w Stanach Zjednoczonych. Oprócz jednej konserwatywnej stacji Fox News pozostali, pompowali ten wyborczy balon. Tyle, że ja mam wrażenie, że on powoli pęka. Pękł oczywiście w momencie, kiedy wyszło na jaw, że wcale w Wisconsin Biden nie ma przewagi, że wcale nie wygrywa z taką przewagą na Florydzie, że również fatalnie wychodzi w Georgii i tak dalej, i tak dalej. Tych powiedzmy 8, 10, 12 nawet procentowych przewag nie ma. Dlatego sytuacja jest taka, że mamy liczenie głosów, mamy bardzo napiętą sytuację. Wczoraj bardzo wiele osób znowu uwierzyło mediom, że Joe Biden jest już prezydentem. Powiem szczerze, nie wiem, kto będzie prezydentem, bo dzisiaj sytuacja jest wciąż niejasna. Jeden z kandydatów mówi, że zwycięży i podobnie także wypowiada się sztab i ludzie Trumpa i sam prezydent Trump, że to on będzie prezydentem. Dlatego warto popatrzeć, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych. Otóż mamy kilka stanów niepoliczonych, państwo o tym doskonale wiedzą, gdzie nie tylko, że liczy się głosy, ale także zaczyna się batalia, które głosy policzyć, a które zakwestionować. Tak dzieje się w Wisconsin i Michigan. Ci, którzy już stwierdzili, że te stany należą i elektorzy będą głosować z ramienia partii demokratycznej, mogą dać sobie jeszcze na wstrzymanie. A dlatego, że prezydent mówił o oszustwach i to nie są tylko słowa bez pokrycia. Dzisiaj mamy już informacje na temat, zresztą one wczoraj już się pojawiły w niektórych counties. Doszło do chociażby sprawdzenia, kto tak naprawdę głosował i kto oddawał głosy i okazuje się, że w niektórych miejscach jest więcej głosów oddanych niż osób zarejestrowanych, że są osoby na przykład w Michigan, które urodziły się w 1823 roku. Są osoby, które na przykład nie żyją. To jest tam chyba prawie 2,5 tysiąca osób. Są osoby, które dwa razy przynajmniej zarejestrowały się. A to oznacza, że mogły także podwójnie otrzymywać te karty do głosowania. Tak więc tych wniosków do sądu, jeśli idzie o poszczególne, i to są konkretne osoby, to są konkretne wyliczenia,
jest tyle, że patrząc, szczerze powiedziawszy, gdyby sąd teraz uznał zasadne to potwierdzenie dopełnienia czy nieprawidłowości, czy przeprowadzenie oszustwa, jakkolwiek to nazwiemy w Michigan, to Michigan będzie dla Trumpa. Tak więc to jest pierwsza rzecz, która się może zmienić. Druga rzecz, która się może zmienić, to Arizona. Państwo śledzicie pewnie, nie wiem z jakiego powodu Fox News opublikował Arizonę jeszcze wieczór wyborczy, że jest to stan, który wreszcie zmienił kolor z czerwonego na niebieski. Tak cieszyli się demokraci. Okazuje się, że też trzeba tutaj powstrzymać się, bo są przeliczane głosy. Okazuje się, że w Arizonie już zmalała różnica między Trumpem a Bidenem. Było ponad 100 tysięcy. Jest już 69 z hakiem. Natomiast wystąpił sekretarz tego stanu. Przypomnę, to jest stan republikański w tym stanie. Od lat 60. nie ma ani jednego senatora z partii demokratycznej. To jest stan bardzo konserwatywny. Dlatego tam sekretarz wystąpił, powiedział, że mają jeszcze prawie tam 500 000 głosów do przeliczenia. A to całkowicie zmienia całą arytmetykę także i w tym stanie Arizona. I dlatego na przykład szef sztabu prezydenta powiedział, że jeszcze do końca tego tygodnia może się okazać, że Michigan po oczywiście decyzji sądu będzie stanem trumpowym, Arizona będzie stanem trumpowym, gdyby tak się stało. I oczywiście pod warunkiem, że Georgia, Północna Karolina i Pensylwania przejdą na czerwono, no to wybory są wygrane przez Donalda Trumpa. Nawet jeśli za chwilę okaże się, że Nevada będzie Bidena. Ale poczekamy, zobaczymy. Jedno jest pewne, rollercoaster, Tomku, cały czas trwa. A my się cieszymy, że na bieżąco o tym możemy mówić w wolnej antenie Radia Wnet, Wrocław, Kraków, Warszawa, cały świat wnet.fm. No i cóż, często te mosty powietrzne robimy, bo ta miłość radiowa, Chicago Radio Deon, Radio Wnet Krzysztofa Skowrońskiego trwa i ma się dobrze. Natomiast rzecz bardziej niż niezwykła, z wypiekami na twarzy, rzadko mi się to zdarza, jako staremu wywiadowcowi, oglądać konferencje prasowe, ale wczoraj, gdzie Trump Junior przemówił i Rudolf Giuliani, to powiem szczerze, myśląc o tym wielkim micie demokracji, kraju, gdzie można od pucybuta do milionera zrobić karierę, gdzie tak naprawdę wszystko zależy od własnych rąk i tak zwanej uczciwości i siebie, i środowiska, i całego anturażu, no to ręce mi opadły, kiedy Rudolf Giuliani powiedział, że są dowody na to, że w sposób totalny i haniebny oszukuje się w tych wyborach. No a potem przemówił gubernator Pensylwanii, pan Tom Wolf, który powiedział, że prawdopodobnie to liczenie będzie jeszcze trwało i nawet nie będzie można podać wyników przez kilka dni, natomiast te oskarżenia Rudolfa Giulianiego nazwał haniebnymi, że nie powinny w ogóle paść w przestrzeni publicznej. Natomiast jeżeli chodzi o Pensylwanię, to raczej nieoficjalnie mamy bardziej niż dobre dla konserwatystów informacje, prawda? To prawda i one pochodzą tak naprawdę od pięknej pani rzecznik, która już na Twitterze chwilę temu napisała, że Pensylwania jest zwycięska i że w Pensylwanii wygrywa Donald Trump i rzeczywiście, żeby tak właśnie było, bo bez Pensylwanii, bo to jest bardzo ważne, bez Pensylwanii wszystkie inne scenariusze, o którym ja państwu teraz powiedziałem, czy pewnie Tomek mówi i inni komentatorzy, nie mają sensu, a dlatego jakby Pensylwania w tej układance jest fundamentem. No, ona musi być zwycięska. 20 głosów elektorskich, więc to jest bardzo ważne. Dokładnie tak, dlatego ta przewaga na razie jest bezpieczna, no ale my wiemy o tym, że, drodzy państwo, doliczane są głosy, które przychodzą po terminie wyborów. Ten skandal w Pensylwanii, że rzeczywiście w Urzędzie Poczty ludzie dostawali informacje, że mają przebijać, czy wbijać ten stempel cofnięty z datą. No, one są tragiczne. To jest sprawa absolutnie prokuratorska i dla FBI. Czy ktoś się przyzna, czy te sprawy będą wyciągnięte? No, będzie to teraz na pewno trudne, bo Pensylwania jest stanem demokratycznym. Tam rządzą demokraci. Natomiast, Tomku, prezydent dzisiaj w mediach społecznościowych napisał, i to jest bardzo znamienne, że żaden głos nie będzie policzony, oddany po 3 dniu listopada. Co to oznacza? Że te wszystkie zmiany, które państwo obserwują od nocy wyborczej po obecną chwilę, gdzie wygrywał Trump, a za chwilę wygrywa Biden, że tu się może wszystko jeszcze zmienić. Dlatego, że jeżeli rzeczywiście głosy oddane
po tej dacie będą odliczane. W jaki sposób to zrobić? Da się to zrobić, dlatego że to wszystko jest komputerowo także rejestrowane. Te głosy nie będą zaliczane. Tak więc dzisiejszy tweet i także na Facebooku Trumpa, te słowa, które napisał, są bardzo istotne, że żaden głos nie będzie policzony po 3 dniu listopada i myślę, że chyba nikt nie ma tutaj złudzeń, że jeśli pójdzie o sprawę prawną i żaden sąd nie będzie mógł wypowiedzieć się inaczej, ale nawet jeśli wypowie się w takim stanie jak Pensylwania, że prezydent nie ma racji, to rzecz jasna, pójdzie wszystko do Sądu Najwyższego, a tam jest większość konserwatywna 6-3 i konstytucyjnie tak naprawdę, konstytucja jest po stronie prezydenta, prawo jest po stronie prezydenta w tej sprawie, tak więc tutaj nie ma żadnych złudzeń. Emocje, rzecz jasna, mogą być po stronie jakiegoś sądu mniejszej instancji, ale na pewno emocji nie oczekiwałbym w Sądzie Najwyższym, a jeśli nie, to tam będzie rządzić prawo, a prawo stoi po stronie Trumpa. Sławomir Budzik, gorąca korespondencja spod nieba Chicago, szef Radia Deon. Zawsze mawiam, ty się uśmiechasz. Największa polska rozgłośnia świata, panie i panowie, bo patrząc na zakres, tam gdzie dociera głos Sławomira Budzika i Radio Deon, no to po prostu przynajmniej 1,5 razy obrys naszej ojczyzny Polski. Natomiast wracając do wypowiedzi samego prezydenta Donalda Trumpa i jego zwolenników, którzy zarzucali i okazuje się, że w oparciu o ciężką faktografię dowody, zarzucali nieprawidłowości podczas głosowania i wskazywali na inne kwestie sporne i podejrzane. Natomiast słów kilka o menadżerze, o szefie całej kampanii, a jego nazwisko jakoś przypomina mi polskie nazwisko Stępień. To prawda, to jest ten człowiek, który tak naprawdę wskoczył w momencie, kiedy prezydent miał nieco gorsze, albo inaczej opadające te wszystkie słupki. I mamy takie wrażenie, że szef, menadżer kampanii teraz robi co może, aby doprowadzić przede wszystkim do sprawiedliwego policzenia wszystkich głosów. Bill Stępień jest człowiekiem znanym, jeśli idzie o partię republikańską, jeśli idzie o w ogóle samego także Donalda Trumpa. To jest człowiek Donalda Trumpa. On był zaangażowany od dawna. Jest młody, on ma chyba 42 lata, tak więc to nie jest człowiek starszej daty. Bardzo energiczny, bardzo, można powiedzieć, inteligentny, bystry. Karierę zaczynał w New Jersey. On pochodzi z tych, można powiedzieć, demokratycznych miejsc. Natomiast jego rodzina, jak dobrze pamiętam, pochodzi od nas, od Polski i także niemieckiej. Jest takim miksem niemiecko-polskim. Tak więc ma coś z nas, a to oznacza, że będzie walczył pewnie jak lew do końca i nie odda zwycięstwa. Co do tego akurat jestem pewny. Stępień, zresztą jego nazwisko, Tomku, jak słusznie zauważyłeś, po prostu zobowiązuje. Ta polsko-niemiecka mieszanka naprawdę może się okazać w tej batalii po prostu mieszanką wybuchową. Sławek Budzik, szef Radio Deon, mówi o Billu Stępniu, natomiast ja jeszcze powiem o jednej pani. Bardzo się ucieszyłem, że została panią senator. 36-letnia Emily Stefanik. Też liczyłem, że to jest jakieś polskie korzenie, natomiast to są korzenie włoskie, trochę czeskie, trochę słowackie, no ale jakby nie patrzeć, ta młoda dama sporo namieszała w polityce, no i cóż, jest już chyba w tym momencie najmłodszą panią senator z Nowego Jorku, prawda? To prawda, natomiast no, my, powiem szczerze, też sporo mówiliśmy na jej temat na naszej antenie. Młoda kongresmenka zaczyna swoją tą wielką przygodę. Oczywiście w Nowym Jorku nie może być nic innego niż wybór partii demokratycznej. To jest dosłownie lustro i odbicie jak u nas w Chicago. Chcesz być w polityce, musisz być w partii demokratycznej, bo nie wygrasz nawet najmniejszych wyborów. Tak więc Eliza Stefanik należy do partii republikańskiej, natomiast to jest istotne, że startuje no, w okręgu, czy nazwijmy to w miejscu, gdzie wszyscy myślą w sposób demokratyczny, czyli właśnie w mieście Nowy Jork. Jak państwo wejdą na mapę Nowego Jorku, czy właśnie stanu Illinois, to jest bardzo charakterystyczne, Tomku. Cały stan Illinois, czyli mój,
z wyjątkiem Chicago i cały stan Nowy Jork, z wyjątkiem miasta Nowy Jork, świeci na czerwono. Czyli generalnie stany są republikańskie, ale jedno miasto decyduje o wszystkim, decyduje o całym stanie. Dlatego ta Eliza Stefanik, młoda dziewczyna, jest niesamowita, no bo jej się udaje wygrywać w miejscu niezwykle trudnym, w miejscu prawie niedostępnym politycznie. Za to pewnie należałoby się podwójne gratulacje. Dziewczyna inteligentna, Harvard skończyła w Massachusetts, w Bostonie. Tak więc może okazać się, że to jest początek wielkiej kariery tej dziewczyny. Trzeba poczekać, trzeba jej dopingować, trzeba trzymać za takich ludzi kciuki, bo przed nimi wszystko, no chyba, że ta polityka i Waszyngton po prostu ją zepsują. Bo też to, Tomku, zdarza się i to niestety, ale to bardzo, bardzo często. A dla tych, którzy są konserwatystami, tylko powiem, że właśnie pani Elizy Stefanik jest absolutnie kobietą pro-life. Jest kobietą pro-life. Tak więc w Polsce dzisiaj pewnie to jest bardzo niepopularne. A ta dziewczyna młoda, ona ma 30 tam chyba 6 lat, może coś takiego. 84 rocznik, dokładnie. No i to jest młoda dziewczyna, ona nie tylko, że jest pro-life, ale mówi otwarcie o tym, ma absolutnie konserwatywne poglądy we wszystkich dziedzinach, począwszy właśnie od pro-life przez dostęp do broni palnej w Stanach Zjednoczonych, a to są takie wyznaczniki, czy jesteś, czy nie jesteś konserwatystą, Tomku. Sławomir, budzi gorące wieści, panie i panowie ze Stanów Zjednoczonych, bo przecież wybory prezydenckie, liczenie głosów. No i cóż, Pensylwania odbita dla republikanów, a za chwilę www.net.fm. Powiemy o tym, czego obawialiśmy się. Pamiętasz, kiedy rozmawialiśmy wielokrotnie na tej ostatniej długiej, prostej rozbiegówce do dnia wyborów 3 listopada? Mówiliśmy słuchaczom, ty mówiłeś w Radiu Deon, ja mówiłem w Radiu Wnet, że obawiamy się tego, co może się zadziać pod kątem zamieszek. No i cóż, z jednej strony zaprzeczenie tego wielkiego mitu, jeżeli chodzi o demokratów czy liberalne media, bo powiem szczerze, byłem bardziej niż zaskoczony, kiedy widziałem przebitki na Fox News z Georgii, gdzie czarnoskórzy mieszkańcy, Afroamerykanie protestowali przeciwko różnym nieczystym działaniom, zagraniom demokratom. Widziałem tę wielką radość obywateli, których określa się Latino. Uśmiechałem się, że właśnie tak w Fox News mówią o tych obywatelach stanu Floryda, którzy cieszyli się, że Trump w ich stanie wygrał. A z drugiej strony Antifa, z drugiej strony zamieszki w Nowym Jorku, z drugiej strony te transparenty Trump out. No i cóż, zatrzymano 23 osoby, mieli noże, mieli kastety, dwie maczety, no i do tego sporo środków pirotechnicznych. Gdyby ktoś nie wiedział i w ciemno obstawiał, no to powiedziałby, że jest 1 kwietnia, prima aprilis i chyba komuś pomieszały się wektory. Sławku. No Tomku, ja ci powiem tak, no, noc wyborcza jaka była, drodzy państwo, mieliście okazję też być może albo śledzić, albo słuchać na antenie Radia Wnet, to była noc niespokojna w sensie wyniku wyborczego, ale była spokojna, jeśli idzie o protesty. Były manifestacje, natomiast one były bardzo pokojowe. 1000 osób w Waszyngtonie, pojawiło się kilkaset osób w innych miastach, w Nowym Jorku, w Chicago. Natomiast mniej więcej od wczoraj w sumie pojawiają się coraz to bardziej agresywne grupy, Tomku. I to się dzieje i my przewidywaliśmy, że do tych zamieszek będzie dochodziło. Natomiast to, co najgorsze, dopiero się wydarzy. To jest namiastka. To, co się dzieje w Nowym Jorku, tam 50 ludzi już aresztowano, czy w Portland na przykład. Zresztą też bardzo wymowna decyzja tamtejszej pani gubernator, która kiedy Black Lives Matter demonstrowali, kiedy zakładali sobie to śmieszne miasteczko i robili anarchię wewnątrz, nie użyła żadnych sił, no i nawet powiedziała, że nie będzie wzywała wojska. Dzisiaj w momencie, kiedy pojawiły się te bojówki, od razu wezwała Gwardię Narodową. Tak więc jakby posłuchała się, tyle że z pewnym opóźnionym zapłonem prezydenta Donalda Trumpa. No ale lepiej późno niż wcale. Gubernator próbuje nie doprowadzić do eskalacji konfliktu właśnie w tamtej części. Portland, Nowy Jork, Chicago. W moim Chicago też wczoraj 3 manifestacje o 4 po południu zaczęły się. Ostatnio o godzinie 6. Przypomnę, zachód słońca u nas już jest około godziny 4.30, czyli generalnie kiedy te manifestacje wyruszają,
mają, a są na placu takim głównym, Daily Plaza w centrum miasta, jest już ciemno w mieście Chicago. Robi się naprawdę niespokojnie. I tak, byli zwolennicy i byli przeciwnicy Trumpa. Jedni krzyczeli, żeby wreszcie przestać doliczać głosy, a inni krzyczeli, żeby Joe Biden ogłosił, że jest już prezydentem. Nie było jeszcze zamieszek, było spokojnie. Policja to wszystko kontrolowała. Natomiast my spodziewamy się, że gdyby ten scenariusz, o którym państwu opowiadam, sprawdził się, że prezydent wygrywa w Pensylwanii, bierze Georgię, północną Karolinę, kwestionuje Michigan i na przykład Arizonę, to będzie prezydentem. I to wszystko się może wydarzyć bardzo szybko. Dlatego tutaj dopiero zacznie się cała eskalacja konfliktu, bo teraz na przykład zwolennicy Donalda Trumpa pojawiają się w Michigan, tam w głównej komisji w Detroit, weszli do głównego budynku. Policja ich tam zatrzymała, skandowali, ale nie było żadnych burd. To samo w Arizonie. Zresztą na jutro widzę już są ogłoszenia, że wszyscy zwolennicy Trumpa mają się spotkać po południu właśnie w głównej siedzibie Phoenix. Oni już wczoraj tam byli, w nocy. Doszło do małych takich, można powiedzieć, przepychanek w Arizonie. Ludzie nie wytrzymują nerwowo. Tak więc i z jednej, i z drugiej strony robi się bardzo napięta sytuacja i mam wewnętrzne przeczucie, że mniej będzie zadymy, jak wygra Biden, natomiast absolutnie miasta będą płonąć w momencie, kiedy za kilka dni okaże się, że prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Donald Trump. No i będziemy mieć do czynienia naprawdę z poważną sytuacją w mediach. Ja już śledzę w mediach społecznościowych, konserwatyści po prostu no trochę żartują, ale z drugiej strony to są takie uśmiechy przez łzy, dlatego że śmieją się, że już czyszczą lufy. Coś jest na rzeczy, bo Ameryka jest uzbrojona, dlatego pamiętajmy o tym. Nie chcę mówić, że będzie wojna domowa, bo w życiu bym nie chciał, żeby do tego doszło. Natomiast emocje i poziom emocji, jeśli idzie o politykę, jeśli idzie o liczenie głosów, absolutnie upoważnia komentatorów do mówienia o tym, że może dojść do wojny domowej. Czy ona będzie na terenie całego kraju? Pewnie nie. Czy ona będzie w małych skupiskach? Jak najbardziej jest to prawdopodobne, że będzie północ i południe, że będą prawicowcy i lewicowcy, bo do tej pory widzieliśmy tylko grupy skrajnej lewicy, wspomniane Antifa, Black Lives Matter, LGBT, te wszystkie grupy razem funkcjonują i oni razem nakręcają tą machinę, natomiast ta druga strona widać, że nie odpuszcza i mieliśmy tylko i wyłącznie namiastkę w Kenosha, kiedy doszło do tragedii i zginęli ludzie i także tam były bojówki jednych i drugich i nikt nie odpuszczał. No i takich punktów zapalnych jak Kenosha w momencie, kiedy się ogłosi, że prezydentem jest Donald Trump, naprawdę może być bardzo wiele. To nie będzie jedna Kenosha, to będzie przynajmniej kilkanaście Kenosh w Ameryce. Sławomir Budzik, szef Radia Dion w Chicago, Gorący Most, Dublin, Chicago, Warszawa, Kraków, Wrocław, gdzie można słuchać Radia Wnet. Natomiast Sławku, powiedz jeszcze kilka słów, bo to niektórych może zaskakiwać. Tych, którzy nie śledzą i są tylko takimi letnimi, niedzielnymi obserwatorami życia politycznego czy społecznego w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, albowiem bardzo wielu przedstawicieli klasy średniej, Afroamerykanów, czy właśnie Latino z Florydy, to o czym już wspominałem, cieszą się, że wygrał Donald Trump. Dlaczego się cieszą? Przecież powinni optować za Joe Bidenem. No z racji tego, jak ta scena jest podzielona, poszatkowana w Stanach Zjednoczonych. No cieszą się w tych oczywiście counties, czyli w tych okręgach wyborczych, gdzie zwyciężył Donald Trump, ale trzeba być obiektywnym, są miejsca, gdzie Donald Trump jest znienawidzony przez grupę Afroamerykanów, także bardzo ma niewielkie poparcie i popularność, jeśli idzie o na przykład counties tuż przy granicy meksykańskiej, gdzie ten element kampanii, jeśli idzie o stawianie muru, nie aż tak wyraźny w tych wyborach, ale jednak z 2016 roku bardzo wyraźny, spowodował, że mnóstwo ludzi Latino przestało lubić prezydenta, jeśli można tak powiedzieć. Ale to, co ty zauważyłeś, to jest ta nowa zmiana, którą należy rzeczywiście do tych komentarzy politycznych dorzucić, dlatego że do tej pory oni, jeśli nawet byli, to nie wyrażali swoich poglądów aż tak bardzo radykalnie, co więcej, było ich znacznie mniej.
Teraz na przykład, ja o tym mówiłem, jeśli idzie o Miami, Tomku, miasto całkowicie zdominowane przez demokratów, ale tam na południu od Miami jest miejsce, gdzie głosuje coraz więcej Latinos. I oni się właśnie cieszą, to o czym ty mówisz. To są te zdjęcia właśnie z tamtej części. To jest Miami-Dade, to jest miejsce poniżej, zresztą kawałek miasta jeszcze Miami wchodzi w grę. Wprawdzie tam jeszcze wygrał Biden, natomiast to jest kwestia dosłownie może jeszcze jednej kadencji, kiedy powinniśmy się spodziewać zmiany tego okręgu wyborczego z niebieskiego na czerwony. Ponad 10, prawie chyba 11% więcej Latino zagłosowało w tym właśnie county na Donalda Trumpa niż w 2016 roku. Dlaczego oni się cieszą? Pierwsza sprawa to jest bardzo prosta. Po prostu tam jest bardzo wielu Kubańczyków. Natomiast Kubańczycy znają socjalizm, znają, wiedzą czym on pachnie, jak słyszą Bidena i słyszą klasę polityczną demokratów, która naprawdę skręciła bardzo mocno w lewo. To nawet nie wyobrażają sobie, że ktokolwiek mógłby wprowadzić tego rodzaju restrykcje i regulacje u nich tutaj. Czyli uciekali z Kuby, uciekali przed socjalizmem i nie chcą tego socjalizmu. Dlatego to poparcie dla Trumpa jest naprawdę coraz większe w tej grupie akurat. Natomiast druga grupa to jest grupa, która pochodzi albo z Meksyku, a środkowa Ameryka czy południowa. To są Latynosi, którzy są oczywiście już obywatelami i oni wyraźnie zauważyli poprawę, jeśli idzie o budżet domowy, bo państwo możecie Trumpa oceniać po fryzurze, państwo możecie oceniać Trumpa po bardzo dziwnych wystąpieniach, irytujących czasami stwierdzeniach. Państwo możecie tak go oceniać. Możecie oceniać go przez pryzmat wyglądu czy tego, w jaki sposób się zachowuje. Natomiast można go oceniać z punktu widzenia portfela i słyszałem te opinie bardzo często, także jeśli idzie o Latinos, że oni tak naprawdę nie chcą patrzeć na Trumpa, ale chcą patrzeć na swoje konta bankowe. A jeśli patrzą na konta bankowe przez ostatnie 4 lata, to te konta dają im tyle radości, że po prostu nie ma innej opcji, jak zagłosować na Trumpa. Ja tylko przypomnę, średni budżet domowy za kadencji Donalda Trumpa wzrósł o $6,000. Zostały obniżone podatki. Przypomnę, Latynosi mają mnóstwo małych firm. To są landscaping, czyli no, całe zarządzanie zielenią. Oni mają tych firm w całej Ameryce po prostu setki tysiące. Oni mają firmy budowlane. Oni są bardzo przedsiębiorczy. Oni są bardzo pracowici. To jest naprawdę niesamowita nacja ludzi, która buduje Amerykę, a Trump po prostu lubi takich ludzi. Dlatego Latynosi poczuli, że ta cała retoryka imigracyjna jest po to, żeby napędzać inne grupy, natomiast oni po prostu chcą patrzeć na swoje portfele, na grubość konta, czy wysokość konta i grubość portfela. I to im wystarcza, żeby ocenić, na kogo oddać głos i stąd to poparcie zdecydowanie większe, bo do tej pory demokraci zbijali kapitał wśród całego tak naprawdę społeczeństwa latynoskiego, także wśród Afroamerykanów. Natomiast w tych wyborach, Tomku, to co powiedziałeś, to co wielokrotnie zauważamy, więcej Afroamerykanów głosuje na prezydenta Trumpa, więcej Latino oddało głos na prezydenta Trumpa i ta tendencja jest cały czas wzrostowa. Sławomir Budzik, panie i panowie, szef Radia Deon w Chicago. Ten rollercoaster wyborczy w Stanach Zjednoczonych przyspiesza. Spodziewaliśmy się dni, może tygodni, ale może się okazać, że bardziej i już na wyciągnięcie ręki, na odległość kilku oddechów, kilku mrugnięć powiekami, te wyniki się pojawią. Zaraz podsumowanie. Czyli tak, podsumowując, możemy powiedzieć tą najważniejszą informację, że 20 głosów elektorskich, czyli Pensylwania, trafią na konto Donalda Trumpa. Możemy tak powiedzieć w 100%? Tomku, nie, w 100% nie, dlatego że demokraci mogą kwestionować. Natomiast wszystko będzie zależało, czy sąd przyzna rację prezydentowi Donaldowi Trumpowi, że nie można liczyć głosów od trzecim dniu listopada. Jeśli będzie decyzja sądu, możemy śmiało powiedzieć tak, Pensylwania jest dla Trumpa, nie spodziewam się innej decyzji. Natomiast no to jest sąd, on jest niezależny. Natomiast nawet gdyby się okazało, że sąd powie coś innego, pamiętajmy,
pamiętajmy, sztab może zaskarżyć decyzję także do Sądu Najwyższego, a tam akurat nie spodziewamy się innej decyzji. Tak więc teoretycznie, owszem, to co powiedziałeś jest prawdą, natomiast formalnie poczekajmy jeszcze na spełnienie tych kilku formalnych potrzebnych spraw, żeby Donaldowi Trumpowi dopisać 20 głosów elektorskich z Pensylwanii. No i jeszcze powiedzmy tą jedną rzecz, że niewykluczone, że Arizona również będzie odbita demokratom, prawda? I to byłby, chyba naprawdę no, najbardziej spektakularne wydarzenie, dlatego że mnóstwo ludzi z jednej strony się ucieszyło, że Arizona stała się niebieska, to ci oczywiście demokraci, z drugiej strony załamali się republikanie, którzy żyją tam, mieszkają od lat i to miejsce jest ich bastionem, podobnie zresztą jak Teksas. Natomiast teraz okazuje się, że na razie przewagę ma tam wprawdzie Biden, ale dosłownie to jest 60 parę tysięcy głosów, a sekretarz stanu, przypomnę raz jeszcze, poinformował, że z 500 000 jeszcze ballots, czyli tych kart do głosowania, nie zostało przeliczonych i te karty, które zostały przeliczone, akurat w nich więcej głosów padło na Donalda Trumpa. Żeby to wszystko uściśnić, to rzeczywiście te karty z datą stempla pocztowego przed trzecim czy z trzecim dniem listopada, czyli mogą się liczyć. I to się może wydarzyć. Rzeczywiście te głosy, które już zostały zaliczone na konto Joe Bidena, 11 głosów elektorskich, może przejść po prostu na drugą stronę na rzecz Donalda Trumpa. Czy tak się stanie? Poczekajmy. Myślę, że to przynajmniej potrwa kilka dni. Natomiast dzisiaj powinniśmy znać Nevadę. 6 głosów elektorskich, no i jeśli one padną Joe Bidena, to wówczas Donaldowi Trumpowi nie zostanie nic innego jak zwyciężyć batalię w sądzie z głosami w Michigan, czyli z tymi wszystkimi, którzy nie żyli, a głosowali. Jest tam chyba 2 z hakiem. Ludzi, którzy zostali zarejestrowani, którzy nie głosowali, ktoś za nich głosował, nie wiadomo kto, niech to ktoś ustali. Z tymi, którzy byli podwójnie rejestrowani, z tymi, którzy urodzili się w 1832 roku i tak dalej. Cała lista jest wyszczególniona, z czym idą prawnicy Donalda Trumpa do sądu. Tak więc Michigan będzie prawdopodobnie mocno kwestionowany i prezydent nie ma już innego wyjścia, bo tam jest 16 głosów elektorskich. No i próba przeliczenia głosów w Wisconsin. To jest kolejny etap, który prawdopodobnie uruchomiony, gdyby nie wyszły te prawne procedury w przypadku właśnie Michigan, tych 16 głosów elektorskich. W Wisconsin, przypomnę, także jest więcej osób zarejestrowanych niż mniej osób zarejestrowanych niż oddało głosy, tak więc to jest też zaskakujące, co tam się akurat stało z tymi głosami, stąd jest podstawa prawna, aby zażądać przeliczenie, w szczególności w niektórych okręgach, bo może się okazać, że doszło w niektórych tylko miejscach do oszustw, bo Wisconsin jest całe czerwone, natomiast są miasta niewielkie, takie jak Madison, czy wielkie jak chociażby Milwaukee, które świecą na niebiesko, a pozostałe cały stan w górę, można powiedzieć, aż do jeziora Erie, to jest stan republikański, czy też counties republikańskie. No i zobaczymy, Tomku, zobaczymy, co to się wszystko, jak to się wszystko ułoży, ale chcielibyśmy powiedzieć, że to, co wczoraj wydawało się jeszcze nieznane, dzisiaj okazuje się, że jest bardzo prawdopodobne, że prezydent Donald Trump nie odpuści, będzie walczył do końca prawnie. Na razie konstytucja i prawo, z tego, co widzę, jest po stronie prezydenta Trumpa, no ale trzeba to wszystko przeprowadzić zgodnie z literą prawa do samego końca, żeby otrzymać 270 głosów elektorskich przynajmniej. Fajnie byłoby mieć parę więcej, na przykład 3 głosy z Alaski, bo pamiętasz, są ci, którzy głosują, zdarzało się tak w historii, pomimo są przedstawicielem narodu, bo przecież reprezentują dany stan, mówię o elektorach, głosują na drugą stronę. Są wyklęci, są sponiewierani, no ale zapisują się w historii. Być może jak na przykład byłby remis albo te 2-3 głosy na rzecz Trumpa czy Bidena, to jeszcze się wszystko może wydarzyć w głosowaniu elektorskim. Naprawdę, czegoś podobnego jeszcze w historii Ameryki nie było.
No, dlatego będę bardziej długo wspominał tę naszą wspólną noc. Ja tutaj uchylę rąbkę tajemnicy, że cały czas z redaktorem Sławomirem Budzikiem, szefem Radia Deon w Chicago, byliśmy na gorących łączach i na bieżąco komentowaliśmy sobie to, co dzieje się w mediach, choć była noc na kontynencie. A Sławek Budzik informował i na gorąco opowiadał o tym, co dzieje się we wszystkich ważnych mediach Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. Jak mawia Krzysztof Skowroński, Radio Wnet więcej niż radio, a ja jeszcze dopowiadam, muzyka warta słuchania. No i ten 35 minut i Państwo mają najświeższe informacje z pierwszej ręki za sprawą Sławomira Budzika. Sławku, dziękuję pięknie. Dziękuję ślicznie, Tomku, pozdrawiam. U Was noc, tak więc dobrze grajcie tej nocy, bo być może ta muzyka dotrze także do prawników, którzy ciężko pracują w Białym Domu i oby rzeczywiście ta noc była też dla tych prawników Donalda Trumpa nocą szczęśliwą. Panie i panowie, 19 minuty 36 pod niebem Warszawy, Krakowa i Wrocławia. A która jest w Chicago teraz? Dokładnie 12.36, czyli ja już powoli kończę lunch. Jak Państwo widzą, słowny lunch wcale nie musi być gorszej jakości niż ten, który spożywamy na co dzień. Sławomir Budzik prosto z Chicago i wieści z tej gorącej batalii o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych.